Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Oliver Pochwat, publicysta społeczno-polityczny Świat Rolnika Info i Jakub Maciejewski, Tygodnik Sieci. Witam panów, proszę panów. Dzień dobry. Być może to pytanie, które sformułowaliśmy, dlaczego Tusk popełnia tyle błędów, jest błędem. Może to nie są błędy, może to jest jakaś taktyka, którą obmyślił przewodniczący, pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i ją realizuje. Ale ja czasami odnoszę takie wrażenie, że Donald Tusk zachowuje się jak sławny tenisista, który po długiej przerwie w występach na arenach wielkich turniejów tenisowych powrócił i serwuje, a myśląc, że serwuje asa, wali tak, że przeciwnik robi taki return, że nie zostaje z niego nic, miazga po prostu, bo co by Tusk nie zrobił, to zaraz, co by nie powiedział, to zaraz się okazuje, że jest potężny return z drugiej strony i właściwie przewodniczący nie bardzo wie, co ma powiedzieć, a generalnie jeżeli to jest return wykonany przez redaktora Kłeczka, to w ogóle ucieka od odpowiedzi, ale porozmawiamy o tym z naszymi publicystami, czy rzeczywiście. Panie Oliverze, czy ja rozumiem, że był ten moment wejścia smoka, prawda, 3 lipca, Rada Krajowa, trzeba było te szeregi, które trochę zastygły w niemocy i trochę już przeżywały te 6 lat bycia w opozycji, pobudzić do działania, stąd ten dość agresywny ton. No ale jak to potem się potoczyło? Pan widzi w tym jakiś zmysł strategiczno-taktyczny? Znaczy, szczerze powiedziawszy, ja nie widzę w tym zmysłu ani jakiejś takiej, szczerze powiedziawszy, długoplanowej strategii. Natomiast widzę chaos w działaniach. Wydaje mi się, że Donald Tusk nie spodziewał się takiego bałaganu, wracając z prawda dobrego stanowiska w Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że on chyba zapomniał, że to nie jest ta platforma, którą on zostawiał, prawda, jadąc do Brukseli. Przyjechał do Polski i co zobaczył? Zobaczył chaos, zobaczył brak zaangażowania, zobaczył różnego rodzaju wewnętrzne spory, napięcia i różnego rodzaju tarcie. I wydaje mi się, że Donald Tusk nie ma na to pomysłu póki co, a jedyne, czym faktycznie tak gra, to jest jego pozycja, czyli pozycja tego niekwestionowanego lidera opozycji. No ale pytanie jest bardzo proste. Jak długo można lecieć na jednej karcie? No, wydaje mi się, że zbytnio, no, na dłuższą metę to nie ma sensu. Właśnie, Kuba, bo te różnego rodzaju tak zwane błędy Donalda Tuska już są ograne, znane, mamy dzieci to udręka, mamy Ruski Ład, ale jest mniej, że tak powiem, znane mijanie się z prawdą Donalda Tuska, a ono dotyczy dużej inwestycji, którą rząd polski ma zamiar przeprowadzić, jeżeli chodzi o elektryczne samochody. Bardzo proszę. Miała zbudować te 1 000 000 samochodów, teraz powstaje, ale żeby powstała, to wymyślili, że pierw wytną 240 hektarów lasu, mimo że wokół jest dużo miejsca, gdzie można taką fabrykę postawić. Nie byliście na miejscu, nie widzieliście, a powtarzacie coś, co jest kłamstwem. Teren w Jaworznie przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów to teren poprzemysłowy. Napiszę dobitniej, to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki metrów spod ziemi. No właśnie, prezydent Jaworzna szybko zareagował, ale w Gołdapi jeszcze Donald Tusk powiedział, co następuje. Nas chcą orżnąć, lasy chcą wyrżnąć, to jest dokładnie filozofia tego rządu. Mam wrażenie, że PiS myśli, że drzewa też są przeciwko nim, że może należą do Platformy. Być może jak Donald Tusk był premierem rządu, nie bardzo interesował się gospodarką leśną, ale są 10-letnie plany wyrębu drewna zatwierdzane przez odpowiednie instytucje rządowe i to, co się dzieje teraz w lasach polskich, to jest efekt tych planów, czyli można powiedzieć, że realizuje się politykę wyrębu z czasów premierostwa Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Mam takiego życzliwego, konserwatywnego profesora, nie jestem upoważniony, by mówić nazwiska, ale on mnie tak nagabuje a propos tygodnika sieci czy naszego środowiska medialnego. Ja się z nim nie zgadzam, ale chcę państwu zdradzić. Mówi,
przestańcie tak o tym Tusku, że to jakiś ważny gracz. To cytuję, i to profesor niezwykle wysublimowany język mówi, to Żulik, to Menelik, przecież jego napompowali, on jako on nie istnieje, no to żyje tylko pieniędzmi i wpływami, które zakulisowymi, które go po prostu zbudowały. No ja się z tym o tyle nie zgadzam, że on jest, Donald Tusk, realnym zagrożeniem, prawda? To znaczy on, nieważne kto go napompował, faktycznie zagrożeniem dla takiego ładu w Polsce jest. Natomiast faktycznie, gdy przychodzi do autentycznej konfrontacji, nie takiej pod kloszem, pod tych warunkach cieplarnianych, które mu przygotowały wcześniej media III RP, no to już Tusk taki super nie jest, prawda? Kilka razy przygotował go ten PR-owiec do fajnych puent i ripost, ale kiedy Donald Tusk spędził 5 lat, 6 lat w Brukseli, przyzwyczaił się do takich salonowych wywiadów, gdzie mówił o sobie jako człowieku Jana Pawła II, w Szkocji miał taki wywiad, i nagle przychodzi do walki politycznej, no to jest już inaczej. Ale ja podsumuję to słowami pani ze Szczecina, tej słynnej kobiety, która podczas wizyty Tuska w tym mieście konfrontowała się, wypełniała taką obywatelską misję dziennikarstwa i powiedziała proste słowa, które strasznie mnie przekonują. Polska się rozwinęła. Po coś tu przyjechał? Panie Oliwerze, no znany był Donald Tusk z tego, jak był premierem, że jak była krytyczna sytuacja, to troszeczkę odczekiwał, zanim zabierał głos. To ten słynny tweet, odniosę się do tego w poniedziałek, prawda? Ale mieliśmy dość poważną sytuację, która trwa już dobrych kilkanaście dni na granicy polsko-białoruskiej. Donald Tusk nie zabierał w tej sprawie głosu. Najpierw pobiegli na granicę harcownicy Platformy Obywatelskiej w postaci posłów Jońskiego, Szczerby i posłanki Jachiry. To jest to pokolenie, które no, tak jakby weszło poza Donaldem Tuskiem w szeregi Platformy Obywatelskiej, nowe pokolenie. No i dopiero potem Donald Tusk 21 sierpnia, czyli dwa dni temu, wydał następujące oświadczenie na Twitterze. No właśnie. Donald Tusk mówi o tym, że trzeba strzec granice i w ogóle, że trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby uchronić państwo polskie i jego granice, ale oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie powiedział, że za czasów PiS polską granicę przekroczyło rekordowo dużo nielegalnych imigrantów. No i znowu ten as serwisowy, który miał uderzyć w PiS, spotka się z returnem, dlatego że ta fala emigracji w Europie zaczęła się w 2015 roku, kiedy królem Europy i człowiekiem, który podobno miał bardzo dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej, był Donald Tusk. No i jak ty to widzisz? Czy najpierw rzeczywiście pozwolił Tusk swoim harcownikom na te wyczyny pod granicą i takie bardzo negatywne pod adresem rządu, wojska, żołnierzy słowa, i zobaczył, jak to jest odbierane, a kiedy zobaczył, że nie jest za dobrze odbierane nawet wśród wyborców Platformy, to wystosował taki tweet? No, powiem szczerze, że kłamać, być tak bezczelnym w ten sposób, jak robi to Donald Tusk, to trzeba umieć. Normalnemu człowiekowi drgnie powieka, no, zachłyśnie się, powie to takim półtonem, żeby aż tak bezczelnie nie było. A tutaj on potrafi zrzucić odpowiedzialność na swojego przeciwnika za potężne błędy, które sam popełnił. Bo owszem, granice polskie przekroczyło wielu nielegalnych imigrantów. Natomiast nie tylko ten kryzys uchodźczy z Bliskiego Wschodu, po tej wojnie w Syrii, po tym, co zresztą zgotowali światu liberałowie, przyjaciele Tuska, Barack Obama i administracja, lewacka administracja amerykańska, ale też drugi kryzys, który spowodowali mocodawcy Tuska, kryzys na Ukrainie, wojna rosyjsko-ukraińska, na którą Niemcy przyzwoliły, na którą Niemcy znowu przyzwalają i robi się gorąco na wschodzie naszego wschodniego sąsiada, a więc dwie fale, ukraińska i ta bliskowschodnia, były wywołane przez szerszy ten europejski, czy nawet paneuropejski obóz polityczny Tuska, i on teraz śmie mówić, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Ale co więcej, te obniżające ranga państwa polskiego i służb mundurowych teksty, teraz do Straży Granicznej, ale do wojska, do policji podczas strajku kobiet,
To są już konkretne narzędzia wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę. Mnie nie interesuje, czy Donald Tusk bierze pieniądze za te kłamstwa, czy robi to cynicznie dla własnej satysfakcji, czy robi to, bo jest głupcem. Nie wiem tego, ale de facto działa na rzecz Kremla jak żaden polityk od 89 roku. Panie Oliwerze, wyliczono, że od momentu powrotu Tuska do polskiej polityki, czyli 3 lipca, średnia sondażowa dla Platformy Obywatelskiej to jest wzrost o 7%. I ja odnoszę takie wrażenie, że na tym się zatrzyma, może nawet zacznie spadać, bo rzeczywiście... Czy to jest tak, że Donald Tusk odzyskał ten stary elektorat Platformy, który nareszcie poczuł, że przychodzi silny przywódca i zrobił z tym porządek? I to jest wszystko. Czy Donald Tusk zamierza rozszerzyć elektorat Platformy Obywatelskiej i co należałoby zrobić, żeby ten elektorat rozszerzyć? No wszyscy się domagają programu, ale generalnie programy dobra rzecz, ale też emocje wygrywają wybory, więc jakie emocje powinien teraz uruchomić Donald Tusk, żeby zwiększyć to poparcie dla Platformy Obywatelskiej? Panie rektor, tu jedno, powiem tak, no tu jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Mianowicie, co powinien zrobić Donald Tusk? Platformie zasadniczo wyczerpały się opcje, czym mogą straszyć. No bo to, że tam dyktatura, tam te sądy, PiS będzie obalał wolne media, nikt tego nie kupuje. Jeżeli już coś Platforma chciałaby zrobić, żeby rzeczywiście zwiększyć swoje poparcie, albo żeby ściągnąć nowy elektorat, to jest przedstawienie realnego programu politycznego. Czyli musieliby zrobić program polityczny, który jest lepszy od programu Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko państwu przypominam, że dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory? Bo przedstawiło bardzo dobry program polityczny, a Platforma tego programu nie ma. Ile można straszyć dyktaturą, ile można straszyć PiS-em, ewentualnie mówić to, co zrobimy, jak obalimy PiS. No dobrze, można tak mówić. Tylko problem polega na tym, że co Platforma mówi? Platforma mówi o rozliczeniach, że będziemy rozliczać tych, tamtych i tamtych. To przecież nikt normalny się już na to nie łapie. I wydaje mi się, że Platforma nie ma pomysłu, co z sobą zrobić. Sam Donald Tusk też nie ma pomysłu. I na tą chwilę oni są w pewnego rodzaju stagnacji, bo rzeczywiście jak on wrócił, to wyborcy Platformy Obywatelskiej, którzy jakoś skłaniali się w kierunku Hołownia, no stwierdzili, wrócił lider, to teraz będzie wszystko dobrze, to trzeba, prawda, z powrotem głosować na Platformę. Ale oni widzą, że tam dalej nie ma pomysłu i tam dalej jest chaos. I szczerze powiedziawszy, ja nie będę tutaj mówił, co Donald Tusk powinien zrobić, bo nie mam na to odpowiedzi, ale wydaje mi się, że jeżeli już by chcieli coś zrobić, to przedstawcie w końcu program polityczny, który przekona Polaków. A nie gadajcie no i chyba z cały tym jest, czas jedno i to jest samo. Chyba, i z tym jest chyba problem. Kuba, niektórzy mówią, że Donald Tusk za późno wrócił, że źle wybrał moment swojego powrotu, że gdyby wrócił wcześniej i gdyby... Też niektórzy mówią, był dogadany z Gowinem wtedy, kiedy Gowin nie miał 5 parlamentarzystów, tylko kilkunastu. Zupełnie by to inaczej wyglądało. Czy rzeczywiście się spóźnił? Czy to był dobry moment? Na co liczył? Zamrożenie środków przez Komisję Europejską, stracenie większości przez Zjednoczoną Prawicę w parlamencie i wtedy wchodzi on cały na biało i przejmuje władzę? Tak, Tusk wrócił za późno i nawet wypuszczał te balony próbne, jak jego książka, ten pseudodziennik, który jest kłamstwem, a ma tytuł Szczerze, to też ta bezczelność godna podziwu. Ale to było przed wyborami prezydenckimi, tak, wszyscy myśleli, że to było szykowane na kampanię, no tak, że on wystartuje w tych wyborach. I było to rozważane. Ja myślę, że klamrą można spiąć naszą rozmowę, podkreślając, że to nie sam Donald Tusk zdecydował tu o swoim przyjeździe, tylko jego niemieccy mocodawcy. Kończy się kadencja Donalda Tuska jako przewodniczącego EPP. Kończy się kadencja Angeli Merkel jako kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Trzeba niemieckich ludzi w Unii Europejskiej troszkę poprzesuwać. I Donald Tusk jest elementem tej szerszej szachownicy, ale na tej szachownicy jest jedynie pionkiem.
No tak, mówi się o tym, że po skończeniu kadencji przez Donalda Tuska jego miejsce na fotelu szefa, szefowej Europejskiej Partii Ludowej zajmie Angela Merkel. Jest taka hipoteza. Tego oczywiście nie znamy, bo Angela Merkel ma autorytet dużo wyższy niż tylko na stanowisko szefa frakcji brukselskiej, która tak niewiele może. Natomiast na pewno nie będzie tam miejsca dla Donalda Tuska. Natomiast dla polskiego podwórka ważne jest to, że w tej okropnej dekoniunkturze międzynarodowej, no, staruszek z demencją na tronie supermocarstwa, kryzys z Rosją, nowy kryzys w Afganistanie, szaleństwa w Unii Europejskiej, no, Donald Tusk jest kolejnym tym kamieniem wrzucanym do naszego ogródka, żeby po prostu tutaj utrudnić nam politykę suwerennościową. I na tym ten temat skończymy. Spotkamy się z Państwem za parę minut w tym samym gronie. Proszę z nami zostać.